Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy w God of War. Ciekawe, czy nam tu coś wyskoczy. Idziemy po ciebie, Ingrid. O kurde. Aby tak zdradzić swoją pozycję. I dioć! O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Kopelat. Heimdall. A ty to pewnie ojciec tego mieszańca. Co za dzień! Sporo narozdrabiałeś, słoneczko. Ty też zdrajco. Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Idź. To moje brzemię. Mogę pomóc. Wiem, ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Wiem, że tego nie chciałeś, ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien, ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. No to się pobawimy. Sprawdźmy się. Cóż, biedny Guldor ci uczyni? Raz jego ból, dobrze! Gdybyś wiedział. U nas to dopiero początek. O kurwa. Dobrze się bawimy? No nic, zostaliśmy sami. Osobliwe. Ale na Bifrost nie zadziała. Nuda! Kurde, teraz chyba niepotrzebnie zużyłam wszystkie umiejętności. Wiedziałeś, że twój syn skrzeczy jak gęś, kiedy straszy? Nic ci nie pomoże. Jak go pokonać? To sprawa między mną, tobą i tym zdradzieckim uchem. Kurde. Ja w ogóle cokolwiek mogę zrobić? Jak go pokonać? Już lada chwila! O, zaraz! Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? Kurde, nic go nie chwyta. Nie. Dalej, bracie, ta włócznia nie powstała na próżno! Dobra. Nie spodziewa się, że Draupnir wybuchnie! Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne. Co teraz, bracie? Włócznia to nasza jedyna szansa. Miejmy to wreszcie z głowy! Boki zrywać! Wielki potomek, a pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada!
zrobić mi nawość, tak? No i... ja tu czekam! Buźwa! Ej! Uważaj! To nowe karwa! Aj! Taki ojciec, taki syn! Najgorsze, że typa się ładuje, nie? Przynajmniej coś tam ma takiego. Jak go pyknąć? Kurde, to czerwone tam wzrasta cały czas u góry. Nie wiem, co to znaczy, też się cykam tego. Czemu mi każe pod nogi mu strzelać? A, dobra. Dlaczego? O! Zygłam go! Wow! No to się teraz rozwściekł. Zwichrowanie czasu Heimdala, wykonując bloki lub uniki, korzystając ze spowolnionego upływu czasu, aby stworzyć sobie okazję do ataku. Kiedy ktoś mnie ostatnio uderzył! Dalej, bracie, już raz trafiłeś! Wystarczy wyczuć okazję! Myślisz, że ty możesz pokonać nas? Serio? Zwalniamy! Uderzaj, bracie! Moja kolej! To rozumiem! O, fucker, co tu się odwaliło? Ojej. Prawie się tak. Masz szansę! Wiesz co? Mój nie jest taki straszny, jak zapamiętał. O kurde. Kuśwa. Uderzaj, bracie! Nie wiem, czy mi się go uda za pierwszym razem pokonać, szczególnie, że tak nie za bardzo ogarnęłam, jak się go pokonuje. Zacznijmy od tego. Ale też nie było jakoś do końca powiedziane. Kuśwa. A, dobra. Dobra, może... Co to za mały wypierdek jest, no? Na to się nie trać czujności. Czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie, 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 nie. Ty chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. Chodzi o tego szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruję mu flaki! Ups. To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Nie. Obawiam się, że to tak nie działa. O nie. Ty nie będziesz decydował o moim losie! Jesteś trupem, słoneczko.
No nie. Nawet szans wyjść z tego ciała. Kurde. Kuźwa. Nie mam życia na takie idiotyzmy. Nie da się go za pierwszym razem pokonać. No nie ma szans nawet. Nawet nie wiem, czy chce mi się kamień wskrzeszenia używać, chociaż nawet nie mam nikogo wskrzesić na tą sprawę. Więc mam nadzieję, że chociaż uda mi się teraz od tego drugiego etapu. No. Teraz trzeba kurde ogarnąć, jak pokonać tego burlaczka. Kurde, Kratos! Nie tak to miało być. Nawet szans wyjść z tego ciała! Kuźwa, ma naprawdę silne ataki. Czy ty niebieskimia jesteś? Nie czerwone. Jestem wielkim strażnikiem as! Heroldem Ragnaroku! Jakieś podpowiedzi, głowo? Już ja znajdę tego twojego małego kundra i przerobię mu gębę na miastkę! Tylko jeden z nas! A, miałam szansę na niebiesko. Kurde. Że to nie będzie. O kuźwa, pół życia mi zabrał. Bardzo, bardzo niedobrze. Nie jestem w stanie podbiec, kuźwa. Zaczynam już naprawdę mieć cię do. No way. A czułam, że to będzie konkret. Nawet szans wyjść z tego ciała. Czekaj. Fuck. O! Dobra. Jarni bydlaczka Kratosie. O kurwa, dobra, życie mam. Ole. Życie. Kratos, tutaj naprawdę już nie mamy miejsca na... błędy. Tak się zestresowałam. Bracie! Przecież nie chcesz już taki być! Potwór! Ale z drugiej strony co mieliśmy? Kratosie, to było coś. Czy to my kpimy z przeznaczenia? Czy to ono kpi z nas? Nie wiem, główko. Ale ciężki orzech do zgryzienia, bo cały czas wszystko idzie w kierunku nieuniknionego przeznaczenia. O, zobaczmy sobie nową rękojeść. Prezentuję
Już nie wydłużają czasu efektu. Tak, krzywia i czas i przestrzeń, tworząc zwichrowanie czasu. Nie ma lekko. To nam się przyda. Ja nawet nie myślałam, że uda mi się pokonać go za pierwszym razem. Całe szczęście udało się za drugim. Hej, pomożesz nam? Oj, Atreusie. Przynajmniej tu dobrze im idzie. Byłem równolegle z nimi. Zastanawiam się, czy ja mam im pomagać tak jakby po drodze, strzelając z góry, czy... Dobra, dokończmy. Koniec! Ale przez drzwi nie przejdziemy! Tu na nim! Dobra, wejdźmy na górę, bo słyszę jakieś głosy, a nie widzę. Bardzo mi to pomogło. Ale słuchajcie, jeszcze wykończę. Zapraszam. Życie. Mam kolejne, ja chyba, że priorytetem jest dla mnie aktualnie wymaksowanie życia. Chyba jestem tej nowej umiejętności. Kurwa, co tu tak gęsto? Dobra, zróbmy dystansowo. Dobra, Atreusie. Chyba tyle, że to mi odebrał swoim wybuchem, na który de facto nie miałem jakoś szczególnie wpływu, żebyś się w jakikolwiek sumie. Ajk. Snap. Zaniosę go. Czy co? Nie, dam radę. Nie sądzę. Ej, ej, au! Uważaj! Do mnie! Idziemy! Mamy tu towarzystwo! Okej, okay, Kratos sobie biegnie. Nawet nie mogę się zatrzymać, więc śmiesznie. Płotnicy! Naprawdę? Nawet średnio cokolwiek mogę zrobić. Sam sobie decyduję, w którą bańkę chcę biec. Okej, okay. Śmiesznie. Cześć! Nie! Trzymaj się! Dobra, po prostu obserwujmy w takim razie. I atakujmy, kiedy trzeba. Już blisko, prawda? Nie zatrzymujcie się! Czeka już blisko! O, jak dobrze. Zaraz skrócę.
Gdzie jest łódź? Wrzuć to do rzeki. Pośpiesz się. Depczą nam po piętach. No jasne. Skidbladnir. Łódź Freyra. Przekopują się. Ruszajmy. Nice. Fajnie byłoby mieć taką umiejętność. Nie powiem, że nie. Co tam słyszysz, Kratosie? O, nie. Niedobrze. Wodospad? Wiedziałam. Naucz lata. To jest. Ale żeście mieli miny. Spokojnie. Wow. To lata. Tego się nie spodziewałam. Wiedziałem, że tak będzie. Łatka. Mamy gości! Co to za jakieś gryfy? Wiedziałem, że idzie zbyt gładko. Pomocy? Są za szybkie! Uwaga! Nie mogę dobrze wycelować! Za tobą! Co się dzieje? Doja, Frendr. To już Jalvarit Selma. Ekveit Ein at Aldir Doyer. Domur, Umdauden Hwer. Birgitze, nie! Zawadachaj! Uratował nas. Niech cię, Birgirze. A daj spokój. Że niby tak łatwo wykończyć Birgira? Myślisz, że przeżył coś takiego? Siedzi tam na dole i czyści sobie paznokcie piórami tej bestii. Zobaczysz. Na pewno. Już niedaleko, Ingvi. Wytrzyma jeszcze trochę. Raczej i tak nie mam większego wyboru. Chodź.
Lundo. Lundo, przygotuj czyste szmaty i wrzątek. Czerwony korzeń. I rzeżuchę, wiem, wiem. Myślisz, że nigdy nie opatrywałam ran? Rzeżuchę. A teraz nic się nie martw, szefie. Nie myszkowałam w twoich rzeczach, kiedy poddawano cię torturom. Niech cię, Lundo. To boli. Czego się na mnie boczysz? To nie ja cię wybebeszyłam jak wieprza. Bez urazy. Fejo, mogłabyś jej pomóc? Albo najlepiej zrobić to za nią? Nie ruszaj się. Opatrzę cię na tyle, żebyś doczłapał się do Sindriego. Tam jest reszta moich ziół. A my staniemy na straży świata. Cała czwórka. Vanaheim jest w dobrych rękach. No to do Sindriego. Gdziekolwiek to jest. Twoja łódź. Nie. Jest twoja. Śmiało, bierz ją. Poszybuj po niebie. Popalaj się trochę na dziobie. Jesteś potwornie blady. Spraw, żeby ten van był dumny. Podoba mi się to. Oddał ci łódź? Tak. Nieźle. Tak. Mamy to. Nie pozostawił mi wyboru. To było konieczne, a nie przepowiedziane. Według przepowiedni, Gjallar Horn jest zwiastunem Ragnaroku. Cokolwiek robi. Czytałem o tym w bibliotece Odyna. Zdaje się, że... Poczekaj, porozmawiamy na osobności. Hej. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!